Rozumiem. Odpuszczę sobie ten rytuał. Na dzisiaj. Tyle na razie wystarczy. Co, robimy rytuał z nimi? Dobra. Doskonale. Zupełnie nikt nie zauważy. Dobra. Włoski. Potrzebuję kępki włosów. Chyba. Chcesz mieć to ze sobą. Jesteś taka odważna, Kate. Dobra, idziemy razem. To mnie wciąż ciekawi. Ja mogę je ścinać. O nie! Co ty robisz? To część rytuału? Tak. Nie więcej. To mnie wystraszyło. To nie jest dobre dla mojego serca. One mają swoje komentarze. Fajnie. Co teraz? Teraz czekamy 5 minut. Nic nie robiąc? Cisza i spokój jest lepsze niż myślisz? Potem ja spalę włosy, a wy pomożecie mi zdmuchnąć świeczki jedna po drugiej. Spalone włosy brzydko pachną. To prawda. Ale to ostatni krok, więc równie dobrze można to dokończyć. Co wtedy się stanie? Nie mam pojęcia. Naprawdę. Po prostu posprzątamy i pójdziemy do domu. Te rytuały to oszustwo, wiesz? Więc każesz nam zrobić bałagan, żebyśmy pomagały ci go posprzątać? Co się stało? Nie bawi cię to? Myślę, że nadszedł czas. Nareszcie. Teraz tylko to spalę. Szybko, zgaście świece. Okej. Jest inaczej. A teraz zamknijcie oczy i bądźcie cicho, a ja policzę do 100. Jasne. Która się otworzy, nie? W porządku, więc zaczynam. Co to do cholery było? O nie. Co to? Czy to są? Ohoho. Teraz po imieniu. Co? To nie może być. O mój Boże. Nie zasłużyła na to. I dopiero teraz. To może być twoja wina. To nie może być prawda. A jednak... Wiesz, wbrew zasadom, co jakiś czas jakiś kretyn myśli, że może sprowadzić całą grupę. Ha? Kto tam jest? Gdzie ja jestem? Mógłbym przynajmniej się z tobą pobawić, ale teraz zapomnij o tym. Co? Poczekaj! Grupowa masakra. Dobra. Tym razem przeczytałam sobie, co dalej, bo nie mogłam nic wymyślić. I faktycznie te roślinki dobrze, że mnie interesowały. Bo tu jest sugestia, by ściąć wszystkie. Nie. Okej. Włosy, tak, dajcie. Myślałam, że chcecie wziąć udział w rytuale. Ja mogę pomóc. Nie, Kay, nie musisz tego robić. W porządku, dam ci moje. Nie ma takiej potrzeby. Po prostu utnę trochę swoich. Jesteś pewna? Tak, to byłoby marnotrawstwo, używając twoich. W porządku. A
bo ja stanęłam z daleka. Co jest z tobą nie tak? Jeżeli ten rytuał polega na masowym ludobójstwie niewinnych roślin, to nie chcę brać w nim udziału. Zgoda. Okej. Okay. Jeszcze jedna. Naprawdę zamierzasz zabić wszystkie rośliny? Wiedziałam, że jesteś psychopatką. Przykro mi, Kate, ale nie pisałeś mi się na to. Nie podoba mi się ten rytuał. Nie martw się, Kaja, wracamy do domu. Nie odzywaj się do nas więcej. Naprawdę? Kiedy już ich nie było, poczułam się trochę winna, więc też poszłam do domu. Może spróbuję tego rytuału raz jeszcze, innym razem. Następnym razem, mam nadzieję, nie natknę się na nikogo. Ciach, ciach? Piękne. Mogę go przejrzeć właśnie. Zobaczmy. Co? Sałata? Dlaczego w twojej torebce jest sałata? Co ja właśnie powiedziałam? Więc dlaczego w twojej torebce jest sałata? Mama prosiła mnie, żebym ją odebrała w drodze do domu, dobrze? Boże! W porządku, w porządku. Okej. Okay. Ja mogę tu wyjść. Poczekaj chwilę. Coś tu jest nie tak. Powinnyśmy były natknąć się na schody jakiś czas temu. To prawda. Może gdzieś źle skręciłyśmy. Po prostu idźmy dalej. No dobra. One próbują wyjść, tak jak Kate wtedy. Znowu tu jesteśmy. Może szkoła chce w ten sposób powiedzieć już za późno, żeby się wycofać. Błagam, nie mów tak. Czyli niedługo wrócimy do domu? Aha! Dostałam właśnie achievement za kręcenie globusem. Kocham. Mogę odłożyć nożyczki. Spinka! Dobra! Otworzymy schowek. Jest tak ciemno. Zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Może uda nam się znaleźć odpowiedzi na pytania na egzamin. Albo martwe ciała. Albo może to tylko skrytka. O. Okej. Okay. Otworzyłam. Jest tak ciemno. No dalej, kucyku, nie schórz mi teraz. Nie nazywaj mnie tak. Masz kucyka, prawda? Oprócz tego mam imię. Ma rację. Zamknięte? Wózek. O, wracamy po nożyczki. Well. Co do diabła? Może to znak? Więc weszłam tu, póki jeszcze nie zaczęły rytuału. Mogę zapalić światło. Okej, okay. Cóż, to złowieszcze. Odrobina ciemności nikomu nie zaszkodzi. Prawdopodobnie. A mogę to spróbować otworzyć tak samo? Nie pasuje. Poszukamy. Szmaty i środki, kosz na śmieci. No właśnie, dlaczego miałby być tam kosz? Może to zapasowy? Ale to były zamknięte. To otwieraj. Puste zeszyty, podręczniki, kreda. Naprawdę? Zbiorę całą kredę. To jest plan. Nie ma żarówki. Pudło rzeczy znalezionych, naprawdę? Patrzcie, znalazłam swój stary but. But. Zgubiłam go lata temu. Jak można zgubić jeden but? Po prostu zniknął. O, moja zapalniczka! Czy nie masz już zapalniczki? To jest moja stara.
Zgubiłaś zapalniczkę w szkole? Nie, skonfiskowali ją. Nic zaskakującego, zapalniczki mogą być niebezpieczne. Tylko w nieodpowiednich rękach. A twoje nie są? Nie powinnaś przynosić zapalniczek do szkoły. Mały klucz. Do czego? Do szafy. Dobra, tu jest nic. Otwieraj. Zakurzone dokumenty, tak. To jest pozew. Co robi w takim miejscu? Słyszałam o tym od mojego taty. Podobno ktoś pozwał szkołę z powodu zaginięcia córki. Ach, ta dziewczyna z drugiego roku. Słyszałam, że coś się stało, ale nie wiedziałam, że szkoła jest w to zamieszana. Ja też nie wiedziałam. Ale ostatni raz widziano ją w szkole, więc jej rodzina była przekonana, że coś się tu stało i zostało zatuszowane. W tym mieście jest dziwna historia zaginięć. Kiedy skończę studia, wyjeżdżam stąd. Więc co jeszcze? Okej. Weszłam tu jeszcze podczas rytuału i tu mamy jeszcze przejście. Tego wcześniej nie było. Ale dla pewności, zajrzyjmy do tej szafy. Tak, przeczytaj dokumenty. To się nie zmieniło. I chodźmy tam. To jest dziwne. Co jest? Istnienie tego pokoju nie ma sensu. Co masz na myśli? Biorąc pod uwagę kształt szkoły, nie może tu być żadnego pomieszczenia. Z zewnątrz unosiłby się w powietrzu. Interesujące. Ale nawet nie dokończyłyśmy rytuału. Co się dzieje? Nie wiem. Czyż to nie ekscytujące? Nie zatrzymujmy się. Jest zamknięta. I klucz nie zadziała? Nie ma go. Kalendarz chyba nie ma ani dat, ani miesięcy. Białą kredą. Zapas na cały rok. Są tak ciasno upakowane, że nie mogę żadnego wyciągnąć. Wózek lśniąco czysty. Ani miejsc na żarówkę? Środki czystości. Okej. Buty i zapalniczki. Jest zamknięta. Więc może rytuał zadziałał. Ale rytuał nie został dokończony. Co oznacza, że albo szkoła ma kilka przeklętych pomieszczeń i mrożącą tajemnicę, albo to już nie jest szkoła. Jeśli to nie szkoła, to co to jest? Nie mam pojęcia. W każdym razie nie wygląda to szczególnie niebezpiecznie, więc chodźmy dalej. Zamknięte. Asortyment. To jest pozamykane. Kosze? Przyklejone do siebie? Ho, ho, ho! To coś nowego. Ten pokój wygląda jakoś inaczej. Czy to bezpieczne? Ach, tu jesteś! Kim jesteś? Co to za miejsce? Od razu do rzeczy, jak widzę. Cóż, to chyba nie do końca wasz świat. Co? Nie wnikajmy w to. Odprawia ci rytuał, prawda? Przestań i wracaj do domu. Wy wszystkie. Mówię poważnie. Słucham? Kate, jeśli nadal będziesz robiła to, co robisz, to nie skończy się dobrze. Czy znasz tego kogoś, Kate? Ani trochę. Za to chyba on zna ciebie. O co w tym chodzi? Że ostatnio wszyscy mnie ostrzegają. Potrzebuję jedynie odpowiedzi na parę moich pytań. Ja nie... Zatrzymaj się. Nie przekraczaj tej linii. Jeśli jeszcze się nie zorientowałaś, rytuał działa. Zabierze cię w miejsce, z którego nie wrócisz. Jeśli to zadziała, zdecydowanie powinnam dokończyć. Kate, co ty mówisz? Przykro mi, ale nie mogę słuchać tego kogoś. Mam swoje powody, żeby to robić. Nie wiem, jak bardzo cenisz to, co masz teraz, ale... Jeśli dalej będziesz podążała tą drogą, stracisz wszystko. Wszystko, co jest ci drogie. I wszystko, co nie jest. Twoje pytania nie doczekają się satysfakcjonujących odpowiedzi.
I wszystko, co wiesz o świecie, straci sens. Te trzy. Czy jesteś gotowa poświęcić ich życie dla swoich tak zwanych powodów? Życia. Ponadto twoje własne życie. Czy jesteś gotowa umrzeć za odpowiedzi, których szukasz? Wracajmy, Kate. Chcę stąd iść. Nie wierzę ci. Dlaczego więc sam nie udzielisz mi odpowiedzi? Oszczędź mi fatygi. Tak myślałam. Powiedziałam to, co musiałem. Dlaczego? Kim jesteś? Po prostu kimś, kto widział śmierć zbyt wielu ludzi. Byłoby smutno, gdybym musiał dodać do tego wszystkiego waszą czwórkę. Wracaj do domu, Kate. Nie czujecie tego w powietrzu? Wszystkie jesteście w niebezpieczeństwie. Kate, proszę, to zbyt niebezpieczne. Kate, chodźmy już. Teraz spadajmy stąd. Nie pisałam się na to. Kate, nie chcemy, żeby coś złego ci się stało. Dobra, idziemy. Czy ty nie jesteś przypadkiem tą osobą, która mi się dzisiaj przyśniła? Przyśniła? Musiała to być twoja podświadomość, która również cię ostrzegała. Rozumiem. Odpuszczę sobie ten rytuał. Na dzisiaj. Tyle na razie wystarczy. I tak wyszłyśmy ze szkoły i poszłyśmy do domu. Przez chwilę nikt nic nie mówił. Myślę, że Kate czuje się przygnębiona. Tia. Czy powinnyśmy coś zrobić? Co ci chodzi po głowie? Nie wiem. Czy myślisz, że Kate lubi śpiewać? Dobry pomysł, Saki. Nie widziałam cię jeszcze tak podekscytowanej na myśl o karaoke, Kaja. To znaczy, że tak? W porządku. Więc... Zastanawiałyśmy się nad pójściem do tego miejsca. Nie mogę tego zrobić, ona mnie ignoruje. Kate! Chodź z nami. Ha? Po prostu chodź. Jasne, nie ma sprawy. Jesteś taka dobra. Czy one próbują mnie rozweselić? O, to jest chyba najlepsze zakończenie. Może tak jest lepiej. Chyba wolę w to wierzyć. Nocny wypad z dziewczynami i to jest chyba najlepsze zakończenie. Okej. Teraz doczytałam, że jest jeszcze jedna rzecz. Sądzę, że ostatnia, którą możemy zrobić, bo już mam prawie komplet achievementów. I ten, który na koniec chcę wam pokazać jeszcze, to achievement Zawsze jest inne wyjście. Który zaczyna się tutaj. Bo tak. Jakby spojrzeć na tę zagadkę, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to podnieść ten piękny kwiat i umieścić go w wazie. Ale... my możemy zrobić jeszcze to. I po prostu wyjąć kwiaty. Okej. Drzwi się otworzyły. Fascynujące. Zrobiłaś coś zupełnie odwrotnego niż się spodziewałem. Co za wspaniała niespodzianka. Skąd wiedziałaś, zastanawiam się. A wiesz, solucje w internecie te sprawy. Może ty jesteś inna? A może... oszukiwałaś? Jakie to dziwne. Niezależnie od tego radzę ci nie mieszać się do rzeczy, które do ciebie nie należą. To nie jest dla ciebie bezpieczne. Jak już wiesz, w tym miejscu nie wszystko jest zawsze takie, jakim się wydaje. Odpowiedzi, których szukasz, nie są ci dane. Nie jesteś gotowa na poznanie prawdy, a prawda nie chce być przez ciebie poznana. Nie
mogę cię powstrzymać przed tym, co zamierzasz zrobić. Po prostu wiedz, że jeżeli to zrobisz, zginiesz. Taka jest kolej rzeczy. I to już chyba tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o prolog. Wiem, że gdzieś jest dostępny rozdział pierwszy, poszukam go. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale cieszę się, widząc, że ta gra dalej się rozwija, bo ona już była przeurocza za pierwszym razem i to idzie w bardzo dobrym kierunku. Jeśli coś przegapiłam, dajcie mi znać. A na tę chwilę powiem kilka rzeczy. Po pierwsze, podoba mi się. Arty wciąż są prześliczne, ta melodia jest cudowna. Po drugie, tłumaczenie jak najbardziej na plus. Jest kilka drobnych błędów, ale nie chcę się nad nimi rozwodzić, bo to są kwestie spacji w nieodpowiednich miejscach. Dobra robota, super, mi to bardzo ułatwiło nagrywanie. Swoją drogą, ten sam autor ostatnio podesłał mi informację o tym, że do Pocket Mirror również jest spolszczenie, więc ostatnie dwa zakończenia nagramy sobie po polsku. No i co? Ja zamierzam dalej obserwować. Jeżeli kiedyś ta gra wyjdzie w całości, to na pewno znajdziecie ją na kanale. A na tę chwilę żegnam się z wami i widzimy się wkrótce. Cześć!